startowali już. Kategoria najwyższa, tutaj Masters 2. Bogdan Czarnota na pewno będzie pretendentem do właśnie taki duży peleton. Zobaczą koszulki mistrzów Polski. Przez to, że wyścigi tutaj też się odbywały, amatorskie kategorie, dystans pro, ekspert, hobby i takie inne, to generalnie bardzo część zawodników wybrała trochę inne. Gdzie będzie fajnie widać podjazd jakiś? Tak, tutaj najlepiej to być, jak nie chce się daleko, to tutaj jest długi taki podjazd, plus tu jest długi podjazd. Ten jest do góry, to wiem. I no, tam, a tam w dół będą zjeżdżali potem. Tak, zjeżdżali i tam jest podjazd wcześniej, a garden to trzeba tam iść 600 aha, metrów. Tam. No to nie. Ja tam będę szedł właśnie na tego gardena. A tutaj będziemy po środku, nie będą tu podjeżdżali pod górę, nie? No będą, jest... będą. No to kurde, musiałbym spiąć albo przykleić jakoś. Dziękuję bardzo. Trochę mam utrudnione zadanie, bo sobie nie przygotowałem tych list, ale jeszcze pójdę, może przykleję, bo tutaj dzisiaj dużo kategorii wiekowych startuje. O, proszę, Jacek Brzuska, Masters 3, też mieli minutę później. Już wystartowali. Tutaj Mariusz Piotrowski też. To grupa Masters 3 wystartowała. I tu kolejny jedzie też Jerzy Stękiel w kategorii Masters 3. Masters 3 to są panowie rocznik 60-70, tak? Znaczy, no tak, tak, tak. Bo jest jeszcze Masters 4 i Masters kobiety. Witamy serdecznie na relacji. Nie wiem, jak mnie słychać. Tak troszeczkę tutaj teraz upał już daje się we znaki. Ja jestem mocno zmęczony i po trzech kawach chyba się odwodniłem. Patrzę teraz na drugi telefon. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wszystko jest ok, jak mnie słychać. Ok, witam serdecznie wszystkich na relacji. Dzień dobry, PiS to zło, czyli chyba słychać. Jakbyście tutaj napisali, czy mnie słychać, jak mnie słychać. Tak, teraz kolejna kategoria wiekowa, trójka tu jedzie, Masters 4. To są panowie już 60 lat powyżej. Naprawdę szacun, że im się tutaj chce jechać. Masters kobiety i Masters 4. Tutaj czwórka wystartowała. No, gdzieś tam było, że zgodnie z przepisami, to jak piątka startuje, to wtedy można koszulkę mistrzów Polski rozdawać, ale myślę, że szacun za to jazdę w tym upale o tej godzinie 16.15 i też tutaj to będzie. Ja, jako że podobno na pierwszej rundzie jest zamknięty rock garden nawet przy tak małej ilości ludzi, chociaż popatrzcie, ilu startujących jest w kategorii Masters 2. Masters 2 już startujących jest naprawdę sporo. Startujących w kategorii Masters 2 jest aż 24. O, i teraz to na końcu Masters kobiety. Dawaj Marta, dawaj, dawaj! Marta Garnek, mistrzyni Europy Masters. Tutaj trójka pań się porwała na tą trasę, tak? Jak przedtem widziałem na tych wszystkich listach startowych. Dokładnie, trójka pań, Marta Garnek, Karolina Kruszyńska, Dorota Warczyk. Kategoria Masters kobiet, a jutro, no szkoda, że nie ma dzisiaj tych wszystkich wyścigów masterskich, jest rozdzielone, bo jutro też startują w wyścigach masterskich pozostałe kategorie. Wiemy już, że wszyscy wystartowali, więc pojedziemy sobie gdzieś tam na... Tak, wszyscy przejechali już, wiem o tym. Jedno, jedyne, pierwsze miejsce. Gabriela Janowicz, Rand Bartoszyce. Jedziemy teraz w stronę tego podjazdu tam, bo tam myślę, że panowie z Masters 2, między innymi Bogdan Czarnota. Zaraz popatrzymy na resztę. Będą rywalizować o koszulkę mistrza Polski w tej kategorii. Masters 2 to jest od wieku 40 do 49 lat. A ja nie wiem, państwo oszczędzają rączki. Brawo, brawo! Tu
tutaj mówię, że na pierwszej rundzie podobno tak chyba mówili, więc tak też tak będzie, skoro tam chcą robić. Trochę szkoda, bo to na pewno by na takiej pierwszej rundzie, zwłaszcza w elicie czy w juniorze, by się coś na tym Rock Garden nie działo, a tak puszczamy objazdem. Wystarczyłoby jakiś trawer gdzieś po wcześniej puścić, żeby to się mocno rozłożyło. Już zmieniamy tu kamerę i idziemy zobaczyć, jak dalej jest na trasie. Kolejna kategoria to HK3. Hobby kobiety. Dzisiaj jak przejechałem tą trasę, to powiem wam szczerze, że wchodzi w nogi, można poczuć ten ból, poczuć tak mniej więcej, co tam czują zawodnicy tutaj na tych podjazdach. Się liczy brutalna siła, brutalny watt na kilogram na tej trasie. Widzimy już, to chyba Bogdan Czarnota tam na prowadzeniu. Masters 2. Ja sobie tylko teraz już Masters 2 wyciągnę, bo resztę będę mówił. Proszę. Arek. Arkadiusz Jusiński. Niezrzeszony Świat Rowerów Team. No tu Remik Ciok 71. Remik Bike. Też tutaj, no Remik jest technikiem i lubi jazdy w błocie, nie w takim upale i nie w takim, no takiej łatwiej trasie, więc tutaj swoich atutów nie może swoich atutów na pewno. No sztafety były w mniejszej ilości, ale były bardziej emocjonujące. Czekamy na pierwsze rozstrzygnięcia. Przypominam, że tutaj punktualnie rozpoczął się wyścig kategorii Masters 2, Masters 3, Masters 4 i Masters kobiety. Na starcie, jak liczę, jest około 40 zawodników i zawodniczek, tak więc frekwencja w tym roku w kategoriach masterskich tych no, nie dopisała. O, proszę, jaki tu piękny transparent jest. Tak. Trzymamy kciuki, Marta Garnek też, dla Martę trzymam. Marta w kobietach tutaj walczy. A, widzę, że na początku taki tutaj żółty rower Scotta i trochę niebieskiego stroju, to bym się spodziewał, że jest to Bogdan Czarnota, niekwestionowany faworyt tutaj na tej trasie, na pewno. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, jeśli chodzi o... Próbowałem ustawić w transmisji, żeby było HD, nie wiem, czy możecie mi potwierdzić, że udało się tutaj uruchomić 720p, żeby było w HD. Jak nie, to jakoś jeszcze będę próbował na jutro, bo na pewno wczoraj było słabo, że była ta gorsza rozdzielczość. Patrzę tutaj na komentarze, tutaj co jest na drugim telefonie, bo tutaj realizując tą transmisję też umożliwiamy wam, możemy sobie przesunąć, coś tam sprawdzić. I też od razu się zapisuje, nie przepada. Zaraz będziemy tu mierzyć czasy na tym podjeździe. Bogdan Czarnota tutaj niekwestionowany faworyt do koszulki mistrza Polski w tej kategorii Masters 2. Brutalna siła, brutalna watt na kilogram, który się tutaj liczy. Tak, 24 Masters 2, 4 Masters 4, 3 Masters 3. I 5 Masters 3, czyli tutaj 5, 3, 8, 4, 12 plus 24. To jak liczę, jest nawet nie ma 40, bo jest 36. Niestety bardzo mała frekwencja, ale ten wyścig jest. Zaraz mierzymy, jest Bogdan Czarnota, jak przekroczy mnie. Zobaczmy, jak wygląda Bogdan. Bogdan wygląda bardzo dobrze. Popatrzcie, jedzie, jeszcze ma ząbki, elektroniczna przerzutka AXS-a, złoty łańcuch i on już ma, nie włączyłem stopera, więc zadamy te 5 sekund. Remigiusz Ciok. Dawaj Remig, dawaj, 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 dawaj. A ja nawet nie wiem, ile oni okrąży jadą. Ktoś może wie? 5? 5 rund jedziesz Remig? Dawaj Remig, dawaj, 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 dawaj. Ładnie. Ale on jechał na cięższym przełożeniu. A właśnie, dobra. I zanim tu... Arek. Trzymasz to, super. Tomasz Pierwocha. Arkadiusz Jusiński. Mirek Bieniarz. Dawaj, dawaj, Mirek, dawaj. 5 rund, 5 piekielnych rund.
Dawaj, Marion! 5 piekielnych rund. I to była pierwsza piątka. Patrzcie, jak tutaj się już na pierwszej rundzie robią spore różnice. Bogdan już tutaj zjeżdża. To jakieś było około 50 sekund nad tym piątym Mirkiem Biniaszem. Bogdan już tu zjeżdża. Podejdziemy do tego dropa, w którym są tutaj banery. Banery Orlenu, czyli gdzieś ten Orlen te pieniądze w kolarstwie zostawił, o dziwo. Pięknie remik tutaj. Ła, pięknie. To jest. I Tomasz Pierwocha, RMF FM, na sztywniaczku Cannondale'u leci. I to była pierwsza trójka. To panowie tutaj naprawdę tempo. I Mirek Bieniasz. O, wyprzedził tutaj już, jest czwarty w tym momencie. I piąty, Arek Grusiński. Tak, dobrze mówiłem. No, panowie mają tutaj 20 sekund teraz, czyli trochę nadrobili świat rowerów team. Podejdziemy na Rock Gardena, ale nie wiem, czy zdążymy przed nimi. 5 rund mają do przejechania, pozostałe kategorie pewnie mniej. A my jeszcze zobaczymy tutaj, jak sobie starsze kategorie wiekowe radzą. Tutaj dalej jadą kategorie Masters 2. O, tu gorący doping. Zuza, który dojedzie, Bogdan? Na live będziesz. Wiemy wszyscy. Raz. To jest już 15-16 tutaj pozycja. Uwaga! O kurde. To chyba trochę przesadził, bo miał tą flagę, by go głową ścisnął. O. W międzyczasie... Wielkie brawa, moi drodzy, wielkie brawa! Może coś trener tutaj, Przemysław Gierczak, który się ściga w elicie, nie Mastersa, chciałby coś na live'ie powiedzieć. Znaczy Bogdan mocno pojechał. Ja bym nie powiedział, że to się coś rozstrzygnęło. 5 rund jadą, tak? Tak. No powiem ci, że ja jechałem rano w pro. Może skutecznie, ale nie. Patrz, pan Jacek Brzuska, jak on jedzie. To jest po prostu... Podziwiam. No, myślę, że tu jeszcze może się dużo wydarzyć, ale myślę, że bardziej pojedynek między Bogdanem i Remikiem na tej trasie. No, techniki nie ma, więc remik tutaj nie ma. Aha. Chicken, który tutaj rozstrzygnął różne rzeczy wczoraj. Jesteśmy właśnie w tym miejscu. Kontrowersyjnie, delikatnie mówiąc. Kontrowersyjnie, delikatnie mówiąc. Orlen padł, popatrzcie. Brawo, moi drodzy. Jestem Orlen sponsor. A to ty nie jeździsz? Miejsce pierwsze. Proszę? W czołówce? Ktoś ma nie jechać. Piotrek czy Adrian? Nie wiem, też mówili chłopaki. Gdy na dropa, żeby się dostać, to ja już nie zdążę na nich. Nie wiem, czy to warto jechać. Pojadę. Dużo rund. Jeszcze pół rundy i będzie po rozstrzygnięte, no. Ile medale już nie są rozstrzygnięte, tylko jeszcze nie kolejność nieznana. Kolejność nieznana. Brawo! Dokładnie, tak? Gratulujemy! Szkoda trochę, że te wyścigi się rozdzieliły z tymi, bo to tutaj nie startuje nawet 40 osób. Tych, żeby te Masters były już wszystkie i cyklosporty, nie? Jutro tak rano, wcześniej. Masters Cross Country nigdy nie będzie mocno obsadzony i chociażbyśmy nie wiem co robili, na którą godzinę tego wyścigu nie wkładali, to się nie zmieni.
No tak, ale chyba przekładanie, o, tu pan Jan Zazuliński, tak, jedzie. Jak będą jeszcze trudniejsze trasy niż to, co jest tutaj, czyli to, co... Powinno być. Powinno być, to mastersów będzie jeszcze mniej, to jest naturalnie to jeszcze mniej. Nie, tutaj pan Jan Zazuliński, przepraszam, to źle mówiłem, to był... To jest kategoria już Masters 3 i 4. Wiktoria Rybnik. Dzisiaj Wiktoria Rybnik pechowo w juniorze młodszym, nie? Łańcuch zerwać na starcie. Idziemy tam gdzieś dalej? W Przemysławie? Ja to nie spadam. Ja już rano, jak najeździłem, twoje. Chciałem zobaczyć. Ty jedziesz w Elicie jutro? Tak. Podziwiamy. Przemek, który ty jesteś rocznik, żeby ci nie wypomnieć? 72. A, to jest... Niebawem Masters 2 i wtedy będę już Masters. Aha. Na razie to jeszcze stara elita. 30? No, stara elita. Valverde jeszcze był też... Ale to nie szosta. Na szosie być może. Żeby się dostać niestety na... dropa, to muszę pojechać trasą, więc jak ktoś będzie mnie chciał wyprzedzać, to muszę to coś się oglądać do tyłu. To jest to trochę słabe, bo jest na tego dropa i na Rock Gardena. A się spodziewam, nie, tam objazdem to chyba. Ale tutaj ta czołówka nie będzie jechała, może nie będą na mnie krzyczeć. No niestety szkoda, że nie ma jakiegoś dojścia innego. Komu tu nie przeszkodziliśmy, nic się nie stało. Tutaj już jest przejście i jedziemy w kierunku dropa i Rock Gardena. Tam już Mastersi 2 pojechali. Tam na tym podjeździe, trawersie, może dzisiaj coś więcej pofilmuję. Proszę jechać, panie Jacku! Pięknie! Pan Jacek Brzuska, Masters 3, tak. Tak, jest transmisja live. Pozdrawiamy kibiców. Dziękujemy. Powiem wam, że dzisiaj się zrobił jeszcze większy piekarnik niż wczoraj. Jest bardziej ciepło, albo tu mi coś słońce dało popalić. No tak jak o. Może też pójdziemy na bufet. Może teraz? Pójdziemy na Rock Gardena. Może zobaczymy, co się na bufecie dzieje. Przełożenia ciężko zmieniać jedną ręką jadąc. Podobno bardzo ciekawe rzeczy się na tych boksach dzieją. Tak wygląda właśnie boks techniczny. O, proszę, tutaj obsługa. Pan Jacek Brzuska chyba jedzie w tym momencie na miejscu pierwszym. JBG2. A teraz będzie tutaj, podjedziemy na ten podjazd. Tak, tutaj takie spacery są. O, proszę, nawet Kornel Lesicki jedzie. Kornel. Komu bidony podajesz, Kornel? Sobie. Aha. Chodzę z bidonem, bo nawet... No, Mirek Bieniarz jedzie czwarty, piąty. Boże, a to znowu z tą kamerą. Tak, dzień dobry, tak, tak. Pozdrawiamy. Pamiętasz, Kamilu, kto ci dzisiaj żera pożyczył? O, tak, jestem ci niezgodnie wdzięczny. Nie ma sprawy. I przyniosę ci te żele, tak jak obiecałem ci dwa. Nie, dawaj, Jarek. Spoko, nie trzeba. Ta przyjemność po mojej stronie. Ładnie ci stanąłeś, Kamil. Jestem pod wrażeniem, jakiej ty jesteś dyspozycji. Jeżeli mam być szczery. Ja powiem ci, że byłem po watach, widziałem, że po ochotnicy to ciężko jechać takie XT, zwłaszcza takie tutaj. Nie, ale naprawdę dobrze pojechałeś. Nie. Jest to.
12, tam w tej kategorii pro tam jechało ty mniej, więcej kategorii niż ludzi było. Nie no, śmieję się. Ale ty jechałeś pro. Tak. Pięciokrążeń. Tak. No. Tam tylko 20 chyba jeden osób startowało, czy 25? Komu by się chciało 5 rund takich? No, a ja jechałem najlepszy czas na 4. i 5. rundzie. Tak? Tak. No nie, no widać, zmęczenie po etapówce dało się we znaki i ten, o, witam. Ale przepraszam bardzo, Piotr Sułek, a to jutro. Jutro. KTM Bike Industry. To znaczy, nie, bo chciałem... Pakietki. A my tylko rozmawiamy tutaj. A, no to proszę, odejść. A, dobrze, dobrze. Z mediami nie wolno. No, te media rozmawiają, ale mają. Tutaj bardzo to poważna sprawa. Tak. Pani sędzina, chciała się znaleźć w relacji. Proszę, to zbliżenie. Jak przebiega rywalizacja? O, nie pozwalamy. Piotrek Sułek tutaj, śmieszek, chichotek. Ale jutro? A jutro poważna sprawa. Nie będzie do śmiechu, nie? Nie, powiem ci, że masz o bardzo fajnej godzinie wyścig. Jak go rywale z duszą, masz mu nie będzie do śmiechu. O 9 rano, ale chociaż już się zrobiło dzisiaj gorąco, to musimy przyznać. Czekaj, bo ja miałem iść na tego Rockgardena, zobaczcie, jak go panowie po 40 zjeżdżają, że tak powiem. I panie. Na pewno mają w głowie rodziny, dzieci i to, że no to ja też mam, dlatego bardzo szybko jechałem, bo im szybciej jedziesz, tym krócej się męczysz. A do. Ale jeszcze jest taka taktyka, jak właśnie z Filipkiem Heltą widziałem, że on tak szybko przejeżdżał, że nie do... No? Też... MTBX.pl. Czyli oglądacie tak mniej więcej z pół miliona ludzi. Nie. W tym momencie zaraz zobaczymy, ile jest na żywo. Ale tam relacja wczoraj dotarła, tam wczorajsza do 20 chyba 8 tysięcy ludzi. Boże, ludzie, kupujcie KTM! Nie, Piotrek? No jasne, i feedlocka. I feedlocka. No te motory? No te motory też. A ile on ma rowery? Rowery, które jeżdżą jak motory. Pewnie mają wspomaganie, to dlatego. Tak, jest dobry rajdak, to jest dobry. Tak? Zapraszamy do udzielania jakichś komentarzy, pytań i tak dalej. Spoglądam teraz na telefon drugi, bo tak mam troszkę utrudnione, jak robię tą relację. Masters ile? Jeden? Jest tutaj ratownik medyczny. Może się przydać, jak zemdlejemy. Zbieramy tutaj nakrętki. I zobaczymy, jak się to rozstrzyga, ten wyścig. Ja sobie chyba już podejdę na Rockgardena i tam w tym pełnym słońcu obejrzę to wszystko. Nie ma żadnych komentarzy, nie ma żadnych pytań, zaraz podamy. Karolina Kruszyńska w tym momencie jedzie. Nie wiem, czy ona już wyprzedziła Martę, czy nie, ale Masters. O, tutaj mogłem to lepiej nagrać, ale się nie udało. Kamil, masz pozdrowienia od Bartka Wawaka. Super. Ogląda relacje właśnie. Super, tak. Właśnie chciałem cię, Bartek, zapytać się, znaczy nie zapytać się, tylko powiedzieć, że śledziłem wyścig w Zadowie i gdzieś zaginął. Zaginął. Wreszcie. Zaginął, no. Ale powiem ci, że zdrowie jest najważniejsze. Dobra, przechodzę dalej na Rockgardena i idziemy zobaczyć. Wydaje mi się, że trener Maji Włoszczowskiej jedzie, tak? Nie jedzie. Nie jedzie. Pewnie ogląda. Pewnie, ale jak ja tu byłem 2 lata temu, to pamiętam, że jechał i ja powiedziałem, Boże, jaki ja jestem słaby. A pan Zalewski, Krzysztof po prostu cisnął bardzo pięknie wtedy. Tutaj. Dobrze, że jutro przyniosę ten głośnik tutaj na bufet, to będzie muzyczka. Nie, na Rockgardena będziemy robić strefę kibica, zapraszamy. Tylko dużego powerbanka nam trzeba, albo prąd. Jedziemy na Rockgardena. No i coś się tu stało. Podążaj za Zuzą. Zuzanna Krzyształa. Zuza, ty jutro startujesz. Aha.
Super. Ale patrzcie, jakie tutaj są widoki. A my się tak męczymy, nie mamy czasu sobie obejrzeć pięknej panoramy jeziora Czos. Pozdrowienia, śle. Dobrze. No tak z jedną ręką, z przednim hamulcem, to nie będę zjeżdżał. Jutro? O 9:00. Masters 1, cyklosport kobiety i cyklosport mężczyźni. Będą mieli zarąbiście chłodno. Junior jedzie w samo południe o 12:00. O 12:30. Pan Mariusz Piotrowski objeżdża sobie spokojnie objazdem tutaj tego dropa i kamienie. Jak widać, a my sobie zejdziemy trochę niżej. Zobaczyć, jak panowie po 40 zjeżdżają i panie po 30 Rockgardena i dropa. Ale wydaje mi się, że panie nie jadą, a panowie też nie wszyscy. Dzięki. Tutaj fotografowie robią zdjęcia. Taka trumna. Ja dzisiaj już jak byłem na chyba czwartej czy piątej, nie, chyba na trzeciej rundzie, kiedy tak osłabłem, to już tu nie miałem siły nic zrobić nawet i generalnie po prostu tylko na prędkości, bo tu się nic nie robi. Panorama Dąbrągowski, jezioro Czos. Zaraz spojrzymy na jakieś komentarze, pytania, ciekawostki, może tu udzielimy. Tak jak się spodziewałem tutaj, największa ilość kibiców jest właśnie na Rockgardenie, na kamieniach specyficznych bardzo. Dzisiaj na tym pełnym słońcu tutaj, jutro chyba tutaj namiot przyniosę i przyniosę namiot i przyniosę głośnik i zrobimy tutaj strefę kibica jutro. Tylko potrzebny jest jeszcze agregator prądu. Albo powerbank duży. O, tak wygląda objazd. Ja dzisiaj go pierwszy raz robiłem na pierwszej pętli. Nie wiedziałem jak i teraz jest zupełnie wyjeżdżony, jest inaczej. Pani Dorota Warczyk w tym momencie jedzie tutaj. W kategorii Masters 3. Ma zdrowie tutaj pani Dorota, że jeszcze cały czas w tym kolarstwie górskim jest. Jeszcze parę lat temu w elicie. Pani jedzie. Jedzie pierwszy Bogdan, tak? Bogdan Czarnota, tutaj dużo kibiców jest. Obserwuję to. Brawo, brawo, brawo! Pięknie! Au, coś dwie. Lekkie dohamowanie. No, Bogdan to robi szybciej niż część... O, witamy, pozdrawiamy na live'ie. Chcecie coś powiedzieć na live'ie do MTB? O, Remik Ciok. To jest technik, zobaczmy jak on szybko idzie na sztywniaku. Pięknie jedziesz, ładnie. Ale przyhamował. Zablokował koło. No jechał, tam Bogdan jechał na fullu z podobną prędkością jak ten na sztywniaczku. Tylko tu przyhamował, ale wyratował. A to jest jeszcze nierozdany medal, bo to 20 sekund. A Remik... Idę na tą, tu na te agrafki tutaj, co są z tej strony. Bo tu się dużo dzieje. No i trzeci jedzie. Pierwocha Tomek. O, Tomek jest mocny. O jak? 40 sekund. Dawaj Tomek, dawaj, pięknie! Medal twój! Bardzo ładnie, równo jedzie. Troszkę tutaj zwolnił, nawet bardzo. I już musiał ratować się. Ale rano też tutaj. Pierwszą rundę tu przeleciałem, to był objazd, a drugie pierwszy raz na ten z wypiętym butem całe przejechałem. No i tam jeszcze na końcu skoczyłem z wypiętym butem. A dlaczego Mirek objeżdża? Mirek odpuścił medale? Czy Mirek już odpuścił walkę o medale? Jestem w szoku. Tak, Mirek Bieniarz zobaczył, że niestety... To nie jest dzisiejszy dzień. Dawaj
Mirek, dawaj, odjeżdża ci medal. A on już wie, że mu chyba medal odjechał i już nie ryzykuje. Mirek ma firmę i generalnie tutaj mastersi to nie jest juniorzy elita, juniorzy młodzi i młodzicy. Chociaż młodzików nie dopuścili startu tutaj. Nie, idę stąd, idę na te podjazdy, bo tutaj to będzie 4 osoby jechało. Jaki fajny trek. Tak jest. Pierwsza klasa. Dzisiaj chyba Darka porobiłeś. Porosia w pro. Nie wiem, może. A nie, czekaj, czekaj. A tak? Może? Który byłeś w pro? To nie, to Darek cię porobił. Na sztywniaku. Z wysoką sztycą. No. 41-letni gość. O, mówiłem czwarty, że jedzie. To jechał z numerem 81. Nie znam tego zawodnika. Ale tutaj muszę już go poznać, ponieważ jedzie... Tomasz Kubala, to przecież jest znane nazwisko. Nie, czekajcie. Tak, dokładnie tak. O, tu kolejny objeżdża zawodnik. I tam też, tak, idę na podjazd, bo tutaj... Kto zaliczył dzwona tutaj? Wczoraj na treningu Krzysztof Paluszek. Paluszek? No, przecież on w górach tutaj trenuje, jeździ. No, słyszeliśmy, do Lona jeździł. A ten? A przecież z Klimkiem żeśmy ten, a Klimek tutaj nam sztafetę wczoraj wyłożył. No, ale i tak mamy brązowy medal. Tak? Tak, tak. Czemu? Decyzja sędziego. Nie spadliście na czwarte? Nie, no spadliśmy. Tylko co? Ktoś tam został wywalony, tak? No. Że bokiem pojechał, czy co? Nie, tam ta część została, dwa razy taśmę przeciął i nie wrócił. Aha. No i dobra. No nie ma co się stać, nie? Dlatego trzeba jechać do końca, pamiętaj. Żeby Klimek tu powiedział, że nie jedzie. No nie. A mógł, przecież walnął strasznie. Trochę walnął. Nie, no dzisiaj pojechał, dlatego 100 km zrobi, żeby rozjechać się. Pojechał na trening dzisiaj? Nie, na wycieczkę powiedział, że jedzie. Kolejny tutaj. Tu? Gdzieś. Co to tak gryzie? Gryzą muchy, nie wiem. Aha. Tak więc. Zrobi, nie? Musimy znaleźć kamloty i jeździć w kamieniołomach. Pan tutaj Brzuska z Wałbrzycha aż. Pozdrawiamy Wałbrzych. Piotrek Walerek raczej nie ogląda. Ale relacje robiłem z juniorów młodszych, nie wiem czy oglądał. Dużo wymieniałem tam Wałbrzycha. Nataniel Klus coś tam ładnie pojechał, tak? Tak. O, jedzie, jedzie. To jest technik z Jeleniej Góry. Oj, 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 oj. 120 ratuje sytuację. Co on to zrobił? Tam jest taka dziura, widziałeś? Utknął w tej dziurze. I nawet 120 nie pomogło. A Klimek w tej dziurze wczoraj... Klimaszewski Łukasz. My go nazywamy Klimek. A jest też Klimek. No tutaj przecież miał wyglebkę. Nie, strasznie wywalił. Bo chciał wyprzedzić tego właśnie z Warszawy, ale po co na zjeździe? Na podjeździe. A na podjeździe tam wjeżdżał u góry, był pierwszy, przed nim i ten w ten. No, no Rogardę nie polecam do wyprzedzania. Polecam go przejechać i polecam go nie tak jak ja dzisiaj z wypiętą nogą. O, jest kolejny technik. Lubię techników, bawią się. Za wolno. To czemu ja to tak szybko jechałem? Boże, nikt mnie nie nagrywał. Piękny widok. Ja tu się będę delektował widoczkami. Dawaj, dziadek! To jest doping. Ale to tak sympatycznie, czy nie? Aha, dobrze. Kasia! Warto było wykonać. Mama! Mama, idź tam!
O, to jest koszulka właśnie z Ochotnicy, możemy coś porozmawiać. Ja właśnie mówię, napisałem do organizatora, żeby mi wymienili, bo dostałem eskę damską i jest ciężko, aż mieszczę się, nawet się zdziwiłem. Ale, byłeś, ale pan mówił, się przecież pytał, jaką chcemy. No ja powiedziałem, że S, ale dał mi damską S. No. Cięciem talii. Tu rękawki dekoltem, tak jest? Nie, tu. Może ci, a zobacz, a czarny, ale fajna impreza, czarny, nie? Czarny se zrobił z od razu damską. Ale, ale fajna impreza Ochotnicy, nie? Taka moda na slim fit i tak. Aha. Bardzo fajna. Bardzo fajna atmosfera przede wszystkim. Dobrze było. Dobrze było. Dobrze, że tam byłeś i mi uratowałeś życie. Zawsze można wcześniej było. Ale już wiesz o tym, że jak w Gorce jedziecie, to nawet jak macie 50 z tyłu, chyba że 52, to wtedy 34. Bo jest nowa kaseta, 52. Tak, jest, srama, nie? O, tutaj pan... W Gorce? Polecam, bardzo fajna trasa. W Bogusiu w Gorce to co innego niż w Gorce. A, nie, bo w Gorcach, czyli Ochotnica, to chodzi o po, o te... Ale polecam trasę w Boguszowie Gorcach, tam będę za dwa tygodnie. Tak, świetna trasa, bardzo trudna, ale fajna. Ho, ho, to jest banalna. Już pan, pan Jan Zuzuliński albo pan jedzie z Volkswagena na sztywniaczku. No i kolejny. Też objazdem. Tu powiem wam, że tym objazdem trafić tu z tego, jak rano mi kazali objazdem na pierwszej rundzie, to takie oto prawie orła wywinąłem, że masakra. Nic nie było tak wyjeżdżone jak teraz. Górale na start, zawody. Co jest? Wszystko. To jest, tam jest trasa XT, a tu jest trasa... Jesteśmy na live, to nie będę mówił źle. Ani. To pan, pan Jan, to chyba pan Józef Zieliński. Nie, pierwszy jest Bogdan Czarnota, ale też jeżdżą z Volkswagena, zarówno w Masters 3 i 4 jadą, bardzo doświadczeni. Panowie już po 50 i po 60, Bogdan jest po 40. Michał, ty jechałeś ten pro dzisiaj, czy nie? Tak. Jak ci poszło? No ten sam, co ty jechałem. No, ale który byłeś? 14. Open? Mhm. To ja cię wyprzedziłem? Wyjechałeś przede mną, no. Były momenty, że jechałeś blisko mnie. Ale ja czwartą, piątą rundę jechałem najszybciej, najlepiej. Tak, i wtedy mi uciekło. Rozkręciłem się bardzo. Jakby było jeszcze, ja tak mówię, już koniec, koniec. Oni mnie puścili na a piątą. A ja czekałem, aż bombę złapisz, a nie złapałeś. Nie, bo mi się po watach widziałem, że coraz lepiej jedzie. Tak, chodź mi tam. A druga sprawa jeszcze była taka, że dopiero mnie puściło na czwartej rundzie. Ja trzy rundy cierpiałem. Nie, nie, nie puściło mnie zmęczenie z Ochotnicy i... Ojej, oj. Dobrze, to doświadczony zawodnik jest i się nie przejechał. W elicie by się zabił. No, trzeba uważać tutaj przy kibicowaniu. Pamiętajcie, zagadaliśmy się trochę. O, wody brakuje na bufetach. I nie wiem, tu jest ten podjazd, to naprawdę wchodził w nogi tutaj. Boże. Michał, ty jesteś mocniejszy ode mnie, tak to się stało, żeby ja cię wyprzedziłem tu dzisiaj. Wyprzedziłeś mnie, bo ty jesteś młody i ty możesz szarpać od razu, a ja muszę się rozkręcić 3 godziny. Aha. Dawaj, 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 ciśnij. Ja tu ani razu nie podjeżdżałem, ale te 32 mamy. Te wszystkie piaski, wszystko na drugie od góry. Wszystko. Bo inaczej to koło tak buksowało. Tu jest i tu jest ten zawijas, tak? Dobra, to muszę iść niżej, ale... No właśnie, może lepiej widoki pooglądajmy niż 36 osób ścigających się na trasie Mistrzostw Polski. Która jest? Godzina? Jest godna. Znaczy, nie wiem, czy jest godna, ale... Mówisz, że w Boguszu w Gorce są trudniejsze tam jeszcze. Ale to przyjedź, to ja cię nauczę tam jeździć. Nie ma problemu. Ja będę z dziećmi tam z Akademii Kolarskiej z Wrocławia jeździć i cię nauczę. To jest kwestia dwóch dni i paru godzin. Kiedy tam wejdziesz? Od kiedy? Jestem cały czas tam, bo z Wrocławia to mam półtorej godziny. Codziennie tam jeździcie? Nie, ale możemy, teraz będziemy jeździć, co mamy robić. Skały czy dropy tam są? Wszystko. Głównie korzenista trasa. Skał mało jest, ale jest dużo expert climbów w postaci korzeni i... No to idealnie, to mamy w Trójmieście. Expert climby, czyli pod górę. Pod górę takie z korzeniami i... w Trójmieście. No, ta trójmiejskie trasy do Boguszowa Gorsta.
No i jest jeden drop, ale go chyba dla mastersów amatorów będą zamykać. I jest taki zjazd bardzo stromy, gdzie fajnie pomaga myk, bardzo pomaga. Bo można 484 to jest pan Marek Witkiewicz, Volkswagen samochody dostawcze, Masters 4, 58 rocznik. Ja szacuję. Popatrz ile on watów jeszcze jedzie. I to pojechał jeszcze po tym najgłębszym piasku teraz. Tak. Pompka podaje. To dobrze, zdrowie dopisuje. Tutaj Sylwester Molski, sklep rowerowy Bike Finger Wałbrzych. To z Dolnego Śląska. Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Brawo, brawo! I tutaj, tu mówię, pan Jan Zoliński, to jest ta sama kategoria, Masters 4, czyli przed nim jest też jego równolatek, Marek Witkiewicz, Volkswagen samochody dostawcze. Tak. No, bo to Volkswagen. Może zejdę tu niżej, tam będzie ciekawiej. Tam wszyscy będą... A kiedy oni może już kończą, może na metę pójdę. No. Masters 2 jechał 5 rund, a już przejechali 17, to już mogą kończyć zaraz. Nie, czwarta runda kończą. Kończą czwartą? 10. No to akurat, to zanim dojdę tam, to już będą kończyć piątą. To idę. Tylko najpierw... Jest Bogdan Czarnota, pierwszy jedzie. Poszedł jak dzik w szyszki. Popatrzcie, jaką prędkością on jedzie. Dawa. Pięknie wyhamował tuż, bo jest dohamowanie na kamieniach. Puścienie się, jazda. Ale Remik go zbliżył się. Remik się zbliżył do Bogdana. Remik się zbliżył brawo, do Bogdana. Brawo, brawo, brawo. Ciśniesz, 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 ciśniesz. Do końca. Tak jest. Super. Karolina Kruszyńska, Masters kobiety, pierwsza jedzie. Nie widziałam Marty Garnej. Tak, druga? Marta pojechała też objazdem? Nie. Kamieniami Marta pojechała? Tak, tak. Szacun dla Marty. Ale wychowana tutaj w górach, w Bielawie, przez Michała Gołębiowskiego, to jeździ. Mistrzyni Europy Masters. Zobaczmy tu na podjeździe, ile będzie różnicy. Tu są belki zaraz za bufetem, taki piaskownica się zrobiła. Tomek Pierwocha trzeci tutaj. To już jest spora strata. I zobaczmy. Jedzie Marta Garnek. Marta, 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 Marta. Dawaj, 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 dawaj. To chyba już twoja ostatnia runda. Dawaj, Marta, dawaj, 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 dawaj. Hop, 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 hop. Dychamy, dychamy, dychamy. Hop, 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 hop. Dawaj, dawaj. Michał pewnie ogląda. Poszła Marta. Jedzie Bogdan Czarnota. Będziemy tutaj mierzyć, jaki będzie czas. Czas start mierzymy Bogdanowi. Pięknie Bogdan jedzie. Widać, że naprawdę. Zrób drogę! Zrób drogę! Remik pięknie! Trzymasz mu koło!
Zrób drogę! 20 sekund, nie? 18 sekund to jest mniej, 16 Remik. Odrabiasz, odrabiasz Remik! Dawaj, dawaj! I zobaczmy, to trzeci Tomek Pierwocha, to już tam było prawie minuta, więc tutaj tak samo pewnie będzie. Więc tak wygląda tutaj pierwsza trójka w Masters 2, czyli najszybsi tutaj zawodnicy. Halo, halo, wracamy live, już powinno działać. Halo, halo, halo. Halo, 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 halo. Zrób drogę, zrób drogę! No, ale to nie, to się robi drogę, przecież oni jadą medale. A ona też? Ale ona już ma swoje. Dawaj, 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 dawaj. Oj, tu się zrobiła mała tutaj. Tomek Pierwocha trzeci, tu już jest dwie minuty. Dawaj, dawaj Mirek, dawaj, 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 dawaj. Czyli jednak tutaj teraz... Czyli przypomnimy tutaj, bo chyba była mała przerwa w transmisji live. Coś się zacięło. Pozdrawiamy Pawła, bo chyba w tej sprawie do mnie dzwoni. Mam nadzieję, że już działa. Bogdan Czarnota na prowadzeniu. Tam miał tylko 16 sekund przewagi nad Remigiuszem Ciokiem. Dwie minuty Tomek Pierwocha. Tomek Pierwocha został na podjeździe przyblokowany przez... A, to była taktyka przecież, o czym my mówimy przecież. Karolina Kruszyńska siedzi z Mirkiem Winiaszem w teamie. Raczej taktyczne zagranie niż nie. I przez to, że taka tutaj sprawa nastąpiła, to Mirek się zbliżył bardzo do Tomka Pierwochy. I może być tak, że oto medale. Jeszcze się sytuacja zmieni. Czekaj, on jest teraz szósty czy siódmy? Wszystko działa? Więc chyba faktycznie tutaj po drugiej stronie górki coś zasięg ginie. Przepraszam. Kolejni mastersi tutaj wjechali, wszyscy idą w stronę mety, ponieważ ostatnie okrążenie. Niestety tutaj nie ma jak inaczej przejść. Musimy im poprzeszkadzać, ale stawka się już mocno rozciągnęła, więc już nikomu tutaj nie przeszkodzę. Tym bardziej, że czołówka medale pojechała. Jedzie coś? Nie.
jesteśmy już teraz w pobliżu linii mety. Jedzie Bogdan Czarnota, widzimy na prowadzeniu. Marek Witkiewicz w Masters 4. Volkswagen samochody dostawcze MTB Team wygrał. Marek Witkiewicz, Masters 4. W kategorii Masters 4 wygrał. Pan Marek Witkiewicz z Volkswagen samochody dostawcze. Gratulujemy. Live, transmisja. I tutaj widzimy Bogdan Czarnota już spokojnie jedzie. Srebrny medal, pan Jan Zazuliński. Masters 4. Halo, halo? Aha. No teraz widzę, coś tu internety się zepsuły. Okej. Dobra. No, Bogdan Czarnota właśnie będzie wjeżdżał na metę. Ale tam się o trzecie miejsce chyba zmieniło, bo... Tak, chyba musi być te 360 jednak, gorsza jakość, ale wtedy będzie płynnie. No, dobra, to w nim... Tak, Tomek Pierocha, czwarty. Filip tutaj? Myślałem, się regenerujesz na jutro. Noga musi być ciepła? Ale ty się wychodziłeś. Taka trasa. Pan Piotr Sozański, niezrzeszony. Remigiusz Ściok. Jeszcze rundę? O co to chodzi? Tak? Czyli tutaj się stawka teraz przetasowała, właśnie coś, ja się tutaj pomyliłem. Uwaga, uwaga! Jeszcze nie wszystko stracone, ogień! 10 sekund to było, co to było? 10 sekund. To jest jeszcze około 30 sekund. A to ja za późno, to ja to do innego mierzyłem. Marta Garnek wygrywa. Masters kobiety. Kategoria Masters 4, pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Czy zadajcie jakieś pytania do Marty w komentarzach może? I chcecie zadać jakieś pytań? Na dół. Marta chyba jako jedna z nielicznych jechałaś kamienie. Fajne? Bardzo. tylko kamienie, bo reszta to nic. Fajne. Tak, w tym pełnym słońcu tutaj. Tu jedzie... Za każdym razem jechałaś? Patrzcie, trzecie miejsce, Mirek Bieniarz. A jeszcze jedną rundę wjeżdżają panowie. Ostatni żele chyba za późno. Ale Mirek będzie miał sporą przewagę nad Tomkiem Pierwochą. Ja coś źle policzyłem, bo myślałem, że oni już kończą. Ale liczymy Tomkowi. Uwaga! Marta może też coś na live powiedzieć.
25 sekund. Dawaj, dawaj. Dawaj, zbierz się. Tomek Pierwocha na ostatnie okrążenie wjechał. To się może sporo wydarzyć, aczkolwiek tutaj, no ja to widziałem i chyba jest też na live, jak Mirek Byniarz tutaj taktykę zastosował. Blokującą. Może nie Mirek. Obciąć mu wynagrodzenie? Komu? Coś tu ja nie widzę tych komentarzy. Muszę to jakoś zmienić. Czy ktoś może mi wyjaśnić w komentarzach, co to jest za odpowiedź tutaj, obciąć wynagrodzenie, Piotr? Że słaby komentarz dzisiaj, albo że przerywało pewnie połączenie. No coś tutaj, problemy techniczne były, nie wiem dlaczego. Byłem dokładnie tak samo jak wczoraj i coś tu się dziwnego działo. Na piątym miejscu na ostatnie okrążenie. Tak? Nie, to jest kategoria Jerzy Stękiel z kategorii Masters 3. Marta, ile miałaś rund do przejechania? Ja chciałam 4, ale dziewczyny chciały 3, więc były 3. Aha, ja nawet się nie szkodowałem, no to przyjechałem całkiem lepiej. Ja miałem być w pracy, miałem nie mieć wolnego. A że kurde, córa jechała z kurczy, kurde, córa, to może mi się uda załatwić wolne. I przyjadę i pokibicuję, bo też, nie? To jest piąte miejsce w tym momencie. Tomasz Kubala, MTB Pressing Team, System Ice Vent. Piąte miejsce. I pogadałem z kierownikiem. Tak, dojeżdżę. A ja mówię, dobra, jadę, ale tak jest, nie ten. A Krzychu mówi, no wiesz, rower, jesteś, bierzesz go siłę, pojedziesz, nie pojedziesz, to nie pojedziesz. O, kogo my tu widzimy? Może chciałby coś nam na live'ie powiedzieć? Nie, ja Kamil, nie jestem w stanie powiedzieć nic mądrego. Ale to powiedz coś głupiego. Nie, no mogę powiedzieć to, że... Nie... Masz dobre wspomnienia z tą trasą sprzed 2 lat. Tak, to bez wątpienia. Ogólnie trochę się zmieniło. Trochę się zmieniło, ale dla mnie jeszcze na plus. Na plus? A my rozmawialiśmy z Maćkiem, że jednak na minus, bo są krótsze podjazdy. Ale nie ma już w ogóle płaskiego. No nie ma prawie płaskiego. Poza tym tutaj fragmentem. I tutaj kawałek. Który już jest symboliczny. Nie wiem, czy na nas nie krzyczy, że... Nie, chyba nie. Ogólnie... Jesteś na pewno stawiany w roli faworytów. Jak się z tym czujesz? Raczej źle. Aha, źle. Nie lubisz presji. Pamiętam, że źle znosisz presję. Karolina Kruszyńska, druga w Masters kobiety, dojechała. I co możemy jeszcze powiedzieć? Że nie wszyscy śledzą i przeszą na relacji wyścigu mężczyzn, bo na pewno Kamil Dziedzic zapewni nam świetną relację. No właśnie będę próbował zrobić z kilku telefonów, tylko może potrzebuję ludzi. Może nie powinieneś się tego przyznawać, ale w piątek jadąc samochodem odpaliłem sobie relację ze sztafet i drogami miałem o wiele bardziej przyjemnie. No to głos głównie był potrzebny. No tak, no biorąc pod uwagę to, ile było sztafet, nie działo się tam za wiele. Oj, powiem ci, że działo się wbrew pozorom. Zwłaszcza końcowe wyniki. Właśnie najwięcej chyba się działo już po samej sztafecie. Emocje były do samych dekoracji. Szczerze mówiąc, co było po tej dyskusji? A tutaj co jesteśmy tutaj. Aha. Właśnie. Wjechanie na chicken line'a, przerwanie taśmy i zrobienie bany hopa. Powinno się w tym miejscu zawrócić i wrócić w tym samym miejscu. Była spora przewaga, można było to zrobić. No to mam mieszane uczucia co do tej dyskwalifikacji. Ale... No ale... Nikt nie składał protestu. Z Tomaszem Cichym się, z panem Tomaszem Cichym się nie dyskutuje. No właśnie. Znaczy, no z waszej perspektywy dobrze, że tak się stało, tak? To chyba historyczne... Historyczne. Tak, tak. Wyrwany. Jak jechaliśmy w Warszawie z tobą, to chyba była dalsza pozycja wtedy. Tak, tak, ale co roku. Dobrze wspominasz czasy w Mitutoyo? Znakomicie. W
później był rok odrodzenia i zawodostwo w JBG. Możesz to tylko, Kamil, żałować, że to wszystko nie stało się rok wcześniej. Tak to wygląda. Życie toczy się dalej. Co poradzić? Krzysztof musi być bardziej śmiały. Naprawdę, patrzcie na jego nogę. To jest noga. Aczkolwiek Filip Helta szczuplejszą ma coś nogę. Wybierasz tutaj na ten wyścig za rower bez pełnego zawieszenia, ale z regulowaną sztycą. A nie wiem, czy to mogę zdradzać konkurentom, jaką zębatkę wybierasz tutaj. 38. Co? Zobaczcie to. To jest konkretny blat. Ale z tyłu ma 51. Ten jeden ząbek robi różnicę. U nas wszyscy jadą na 38. A jak ktoś nie daje rady, to nie jeździ w JBG. Tak tu wygląda, tu jest... A, myk-mykam reguluje po prawej stronie, masz, tak? Aha. No nie grzesz już na słońcu, sorry, że ci tyle czasu zająłem. Spokojnie, fakturę prześlę mailem. Fakturę? To ja wyślę fakturę. Za lokowanie produktu. Masters 3 już na mecie. Pan Jacek Brzuska wygrywa w kategorii Masters 3 JBG 2. To dobry prognostyk przed jutrzejszym wyścigiem. Brawo, panie Jacku. Dużo zdrowia to zostało. Dawaj, 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 dawaj. Hop, 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 hop. To pan Jacek Brzuska wygrywa w Masters 3, JBG 2 i pan Jacek, dając tutaj przykład do młodzieży, do Krzysia, Krzysztofa Łukasika. Remigiusz Ciok na prowadzeniu. Remigiusz Ciok na prowadzeniu. Zobaczmy, ile to jest. To już jest 13, 14, 15, 16, 17, nie ma Bogdana, 18, 19, 20. O, jest, nie ma więcej komentarzy. To już jest 30 sekund, 31. Tak, tutaj to już Bogdan jest 35 sekund na tym podjeździe, a Remik jedzie po złoty medal i koszulkę mistrzostw. Mistrza Polski, Remik ma. Czyli jednak myliłem się i to tak jak Przemek Gierczak, jednak bardziej doświadczony, jeśli chodzi o to kolarstwo. Dobrze mówił, że tutaj na tej trasie też Remigiusz Ciok może powalczyć, mimo że nie jest techniczna, mimo że nie może swoich wszystkich atutów wykorzystać. To Remik tutaj, magik Remik. Pocisnął podjazdy. Ja tutaj to oglądałem, prawdopodobnie to się zadziało za tą górką między trzecim a czwartym okrążeniem. I Remigiusz Ciok, jak się już tutaj nic nie zmieni, ta już jest naprawdę spora przewaga. Bogdan Czarnota na drugim miejscu jednak, tym razem będzie bez koszulki mistrza Polski. Wyścig się rozegrał, ale fajnie, że była walka, bo o to właśnie chodzi. Nie może być tak wszystko od razu rozdane i tak od razu wszystko zakończone. Jak wyścig? No, ja inaczej obstawiałem i się zdziwiłem. Kurczę, to ja... Dobrze. Bo rozmawiałem z Przemkiem Gierczakiem, miał lepszego jednak. Bardziej doświadczony obserwator kolarstwa. Tu pani... Obstawiał tak jak ja. Tak, że wygra Remik i że zaatakuje na przedostatniej rundzie. Bo my znamy takiego wróżbite. Tak, wróżbite Remigiusza. A tam jechała pani Dorota Warczyk. Na trzecim miejscu w Masters kobiety. A ty, Kamil, jutro startujesz? Ja dzisiaj startowałem na dystansie pro. 5 rund jechałem.
Strasznie się umęczyłem po ochotnicy tydzień temu na etapówce 4 dni i tu mi się słabo jechało, ale... Ale zaprocentuję. 4, 4 i 5 runda dopiero mnie puściło i co? No piekło strasznie, ale 9 rano jest dużo lepsza niż bym... Chociaż ja bym jechał jutro też rano, ale to tam jest dużo mocniejsza stawka, ja znam swoje miejsce w szeregu. Ty jesteś jak wino, co rok lepszy. Nie, nie, tutaj to tak nie jest. Po prostu w tym roku miałem dużo wolnego czasu, bo dzieci nie można było trenować w marcu i kwietniu i wtedy sam jeździłem na rowerze i zrobiłem... O, jest, jest, tak? Nie, 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 teraz. Remigiusz Ciok, zwycięzca Masters 2, tego najcięższego, najtrudniejszego wyścigu. Remigiusz Ciok. Brawo. Nareszcie. Ekstra remik. Michał Drabek ci gratuluje właśnie. To 19 sekund. Jedzie Bogdan. Nie zemdlej. Jest i Bogdan. Brawo, brawo, brawo dla Bogdana. Czekamy tutaj trzecie miejsce. Remik też na 38 blacie jechałeś? Aha, JBG jedzie na 38. Aha, no. To już wiem, dlaczego nie wrzucałeś te. Mistrz Polski Masters 2, jak sam powiedział, w końcu, po tylu latach, tylu prób, po różnych pechach, jakichś defektach i urokach innych. To... Na trzecim miejscu Mirosław Bieniasz, to jest minuta 20 ponad, trzeci Mirek Bieniasz. Mirek, daj do zdjęcia, zapnij koszulkę, ale mu gorąco. Jest i Mirek. Brzuch chciał mi. To jakby było mniej kilogramów, to by i Mirek jechał z przodu. Mirek, czyli znamy tutaj pierwsze miejsce Remigiusz Ciok, drugie Bogdan Czarnota, trzecie Mirosław Bieniasz. Taka jest kolejność na mecie w kategorii Masters 2. I Tomek Pierwocha, to nie 30 sekund było. Jest Tomek Pierwocha. Tutaj czwarte miejsce. Na przyszłość też będziemy Masters kobiety trzeba wystawiać, nie? My akurat to nagrałem. Zobaczysz na live'ie. Tak, będziemy tutaj kończyć tą transmisję live. Generalnie znamy rozstrzygnięcia. Będą dekoracje o 18 na scenie Mistrzostw Polski. Tam będzie też relacja. Paweł Kawalec, Ekstra Remik. Nie było tutaj dużo pytań dzisiaj, mało osób oglądało.
Niemało osób oglądało. Może na koniec jakiś krótki wywiad jeszcze z Remikiem. Live, na live. Na live jestem? Tak, jesteś na live. A czy dlaczego powiedziałeś, że w końcu? I tak brzydko jeszcze. Przeklnąłeś. Co to się działo? Walczyłem o to 20 lat. 20 lat? Naprawdę? 6 srebrne, 4 brązowe. No i w końcu się udało dzisiaj. Chociaż jedno w życiu złoto. Jedno w życiu złoto. No nie wiem, czy się dojeździł. Wiem, że jak mamy złoto, to... I dla rodziny czas. Remik spodzuje. Wszystko jest na live. Także staramy się jak mogłem, w tym roku ustawię się tutaj na kartę. Tak. W listopada wszystko szło zgodnie z planem. Aż się zmienił termin. Aż zmienił termin, zero potyczek, zero jakichś tam problemów zdrowotnych. Żadnego covida nie było. No i wszystko szło. Nie miałem ani jednego jakiegoś żonga w treningach, więc po prostu myślałem, że to jest w końcu to, no i to było to. Super, gratulacje Remik, bo naprawdę wiem, co to znaczy po tylu latach, coś o tym wiemy. Tak, pogoda nie, ale dobry koń to i pojedzie. Dokładnie. Dzięki, tak, dokładnie. Więc tutaj, tak jak mówimy, po 20 latach koszulka mistrza Polski, złoty medal i Remik uparty, dopiął swego, więc super. Miałeś pilnować wujkowi pompy? Dobrze, ja się tutaj już zawijam. Dziękuję wszystkim. Filmuje się ostatni podjazd, gdzie jest walka. Dobrze, tak będzie, dokładnie. Ale tutaj nie było walki bezpośrednio na ostatnim podjeździe. Filmowałem tam juniora młodszego, a pewnie jutro postaram się w paru innych miejscach. Tak, pewnie będzie. Jeśli jakieś jeszcze uwagi, to tam prosimy w komentarzach lub wiadomościach prywatnych. Postaram się ja je zrealizować, bo tutaj pomocników za bardzo nie mam. Jest i Piotr Sułek, faworyt jutrzejszy do koszulki mistrza Polski Masters 1. Muszę to powiedzieć, żeby takie brzemię na nim ciążyło, ale on chyba już miał koszulkę, to już wie jak to jest. Nie tak jak Remik, że 20 lat jeździ. Miałeś. Przytrafiło się. Jak to się mówi? Marcin! W którym miejscu dojechał taki gorący doping? Taki piękny doping na dalszym miejscu, proszę. Jeszcze tutaj dopingi do końca są. Wszyscy jadą do samego końca.